Od ponad 10 lat. Mniej więcej 14 lat. 9 lat i 4 miesiąca. 2 lata. 7 miesięcy. Straciłem dużo czasu, cennego czasu, młodzieńczych lat. Czasu, którego nie cofnę z synem. Straciłem dużo zaufania wśród bliskich. Dojrzałam, skończyłam szkołę, zdałam maturę. Zmądrzałam tak naprawdę, bo byłam 17-latką, która nie wiedziała tak naprawdę, co może jest dobre i co złe. Ukończyłem liceum, ukończyłem studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Obecnie studiuję na studiach na Uniwersytecie Warszawskim resocjalizację na pierwszym roku. Poza tym rozwiodłem się, ponownie ożeniłem, tylko oczywiście nie z tą samą partnerką. No, myślę, że najgorszą nauczką jest dla mnie to, że zmarnowałem tyle czasu tutaj, tak? Że mógłbym co innego robić w tym czasie, spędzać czas z rodziną, układać sobie życie, a teraz stoję w miejscu i muszę czekać do momentu wyjścia, żeby zacząć sobie wszystko na nowo. To znaczy, w moim życiu ja dostałem troszeczkę tak bardzo mocną taką szkołę. W sumie przede wszystkim od tego trzeba zacząć, za co ja może trafiłem tutaj do zakładu karnego, co się zmieniło. No wiele rzeczy się zmieniło, ponieważ ja miałem wypadek samochodowy, gdzie zginął syn, tak? No i niestety stało się dalej. Następstwa były bardzo poważne, czyli konsekwencje, skutki tego wszystkiego. Oczywiście to był wypadek po alkoholu. Skończyło się tym, że w międzyczasie zmarła moja mama, no wiekowa kobieta, 98 lat, gdzie odeszła. I dodatkowo, co trafiło mnie tak najbardziej, bardzo mocno, odeszła żona, czyli rozwód, gdzie nigdy bym się tego nie spodziewał, tak. A było to nasze dziecko, w związku z tym to zabolało mnie najbardziej. Pracowałam w domu pomocy społecznej, opiekowałam się starszymi ludźmi. Chciałam tak naprawdę zmienić coś w sobie, żeby nie marnować tego czasu w takim zakładzie karnym, bo nie polega kara na tym, żeby tylko siedzieć i po prostu leżeć i ją odbywać, tak? Chciałam coś zmienić, przez pracę ze starszymi osobami mogłam im pomóc, tak naprawdę w ich ostatnich dniach, bo to już są osoby, które są na skraju życia, tak? Ta praca dużo zmieniła w moim życiu, moje podejście jest zupełnie inne do życia. Dużo tam rozmawiam z ludźmi, którzy tam pracują i te osoby po prostu dużo mi dają wiary i nadziei na przyszłość. To w tym czasie pracowałam społecznie dla zakładu karnego i od trzech miesięcy pracuję na wolności w domu pomocy społecznej. Jest trudno emocjonalnie, bo się człowiek bardzo zżywa z ludźmi, którzy tam są. Też ludzie umierają w pewnym momencie i to jest trudne. Studia moje, które właśnie ukończyłem, które kontynuuję dalej jako magisterskie, mają w jakiś sposób otworzyć mi szansę na działanie. Mam ogromną chęć działania, pomagać innym. Mam zamiar stworzyć fundację, która będzie zajmowała się głównie młodzieżą. Głównie młodzieżą przekazywanie tego, żeby nie popełniali moich błędów. Dawanie przykładu. Pomoc innym. Uważam, że dobro wraca, tak? I to, co ja daję innym od siebie, to samo później dostaję. Uważam, że mnie dużo rzeczy dobrych w życiu spotkało od ludzi i chciałabym tak jakby zrewanżować się tym samym, tak? Często jest tak, że zrobienie dla kogoś to odbycie przy kimś. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, być przy kimś.
właśnie przyjmowałem ludzi do pracy osobiście, którzy wychodzili z zakładu karnego tutaj prowadzeni przez fundację, powiedzmy, Sławek, tak? I oni wychodzili. Dawałem im drugą szansę. Dawałem drugą szansę jeszcze tym ludziom. Prowadziłem notabene jeszcze kursy szkoleniowe właśnie w tej fundacji dla ludzi, którzy byli rzeczywiście z zakładu karnego, czy wychodzili, czy byli jeszcze w zakładzie karnym, doszkalające, żeby móc im pomóc. Znaczy ogólnie uważam, że więźniowie są tak jakby, ludzie mają do nich duży dystans, popełnili przestępstwa, tak, już powinni siedzieć w więzieniu, zamknięci, nie wychodzić. A tak naprawdę, no nie wiem, czy po jakiejś powodzie więźniowie pomagali, czy gdzieś tam właśnie chodzą do jakichś DPS-ów, tych domów pomocy społecznej, też pomagają. Czy coś się dzieje, to też mogą pomóc i to, że no przebywamy w zakładzie karnym, to nie jest, to znaczy, że jesteśmy tacy do końca źli. Nie powinniśmy być skreślani tak jakby do końca. Mogliby dużo wnieść, tak jak normalni ludzie, tylko muszą dostać szansę i odpowiednio być pokierowani, tak uważam. No. Muszą mieć odpowiednie osoby wokół siebie. Pokora. Bardzo się pobyt w więzieniu bardzo uczy pokory. A trochę to jest tak, że ludzie wychodzący z zakładów karnych są nam piętnowani przez lata. To jest bardzo złe, bo dostajemy wyrok, który jest określony od do, a tak naprawdę jesteśmy skazywani na ten wyrok na jeszcze długie lata po wyjściu z więzienia. Cały czas jesteśmy traktowani jako coś, ktoś gorszy. Często ludzie, którzy zbłądzili i potrzebują szansy. Potrzebują otwartości drugiego człowieka i z pewnością świetnie to wykorzystają w sposób odpowiedni oczywiście.